Anna Lewandowska ubrała drugą choinkę. Tym razem w apartamencie. Tegoroczne święta Lewandowscy spędzą w Polsce. Anna Lewandowska kilka dni temu pochwaliła się fanom okazałą choinką, jaka stanęła w willi, którą rodzina Roberta Lewandowskiego zamieszkuje podczas pobytu w Barcelonie. Teraz pokazała drugą choinkę, która ozdobiła salon w jej warszawskim apartamencie. Rodzina Lewandowskich spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia w Polsce. Trenerka już nie może się ich doczekać. Po występie polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze Robert Lewandowski udał się na zasłużony wypoczynek. Piłkarz zabrał żonę oraz córki na rajskie wakacje na Malediwach. Sielanka nie trwała jednak długo. Roberta Lewandowskiego do Barcelony wezwały bowiem obowiązki klubowe. Po powrocie do Hiszpanii w domu Roberta i Anny Lewandowskich zapanowała iście świąteczna atmosfera. Żona piłkarza pochwaliła się swoim fanom w mediach społecznościowych choinką, która ozdobiła ich salon. Na świątecznym drzewku zaroiło się od kolorowych bombek, gwiazdek i nastrojowych światełek. Pod choinką stanęły natomiast świąteczne ozdoby. Internauci zastanawiali się, czy tegoroczne święta Lewandowscy spędzą w Hiszpanii. Tymczasem Anna Lewandowska pochwaliła się w sieci drugą choinką. Okazało się, że trenerka udekorowała także drzewko, które stanęło w ich warszawskim apartamencie. Druga choinka Lewandowskich jest tak samo obficie ozdobiona biało-czerwonymi bombkami i kokardami. Znajdują się na niej także cukrowe pałeczki, gwiazdki i suszone pomarańcze. Pod drzewkiem leżą natomiast prezenty opakowane w czerwony papier. Druga choinka Lewandowskich nie jest tak duża, jak ta, która stanęła w ich hiszpańskim domu, ale jest tak samo urokliwa. Anna Lewandowska nie bez powodu udekorowała choinkę również w Polsce. Okazuje się bowiem, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia rodzina piłkarza spędzi w ojczystym kraju. Odliczam dni do świąt. Słuchajcie, uwielbiam atmosferę przygotowań do Bożego Narodzenia. Nie wiem, jak wy, mówiła swoim fanom podekscytowana Anna Lewandowska, ja zawsze wspólnie z dziewczynkami dekorujemy dom. Kropka. Przynajmniej staramy się, one mi pomagają, aby był wyjątkowy. Nadchodzące święta w tym roku spędzamy w Polsce. Więc chciałam się pochwalić, oznajmiła uradowana. Obecnie Anna Lewandowska skupia się na pracy, ale zapewne już niebawem do Warszawy przyleci także Robert Lewandowski z córkami i cała rodzina będzie mogła w spokoju cieszyć się magią świąt i odpoczynkiem w rodzinnym gronie. Lewandowska rozpoczyna współpracę z Dzień Dobry TVN. Jaka będzie jej rola w śniadaniówce? Lewandowscy skończyli rajskie wakacje w luksusach. W hiszpańskim domu na Roberta czeka niespodzianka. Anna Lewandowska włożyła mikroskopijne bikini do góry nogami. Jej biustasz.